Iwana, gdzie w zeszłym roku byłaś na wakacjach? Byłam na wakacjach na Chorwacji. Spędziłam dużo czasu na plaży, mieszkaliśmy w bardzo wygodnym hotelu, chcieliśmy się wybrać na wycieczkę w góry, ale niestety zaczęło nam padać, co rzadko się zdarza na Chorwacji. No, rozumiem. A ty, Kacper? Ja byłem na Węgrzech. Najpierw byliśmy nad jeziorem Balaton, a następnie wybraliśmy się do niezwykle klimatycznego miasta, jakim jest Budapeszt. To bardzo fajnie. Tak. Konrad, opowiedz mi, gdzie byłeś na wakacjach w tym roku? Na wakacjach byłem w Londynie. A co tam zwiedzałeś? Zwiedziłem Big Ben oraz Bridge Tower. A co tak ci najbardziej się tam spodobało? Najbardziej spodobał mi się Big Ben. A ty gdzie byłeś na wakacjach? Ja byłem w Rzymie. I co tam zwiedziłeś? Tak, zwiedziłem Koloseum, Watykan, Panteon. A co ci się najbardziej spodobało? Najbardziej Fontanna di Trevi. Karolina, gdzie spędziłaś tegoroczne wakacje? Tegoroczne wakacje spędziłam w Paryżu. I co tam zwiedziłaś? No głównie całe miasto, najciekawsze tam zabytki, ale najbardziej spodobała mi się Wieża Eiffla. A ty gdzie spędziłaś tegoroczne wakacje? Ja byłam w Londynie. A co tam zwiedziłaś? Londyńskie Oko, Muzeum Narodowe i Big Ben. A co najbardziej zapadło ci w pamięci? Najbardziej Londyńskie Oko. Martyna, gdzie chciałabyś pojechać na tegoroczne wakacje? Tegoroczne wakacje chciałabym spędzić w Grecji. Co byś chciała tam zwiedzić? Wszystkie ciekawe miejsca. Okej. Okay. Szymon, a ty gdzie chciałbyś spędzić swoje wakacje? Moim takim skrytym marzeniem jest, myślę, pojechanie do Siedziny. Chciałbym zobaczyć i poznać różne techniki rąbania drewna. Dominik, gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Na wakacje chciałbym pojechać do Japonii i zwiedzić Pałac Cesarski w Tokio. A ty? Ja chciałbym pojechać na Chorwację, na Wyspę Korczule i pozwiedzać tamtejsze ciekawe miejsca. Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Chciałbym pojechać w Bieszczad. A dlaczego? Ponieważ jest tam dużo pięknych krajobrazów i dużo rozrywek. A co byś tam robił? Chodziłbym po górach i zwiedzał porzuconego. Karolina, gdzie w tym roku chciałabyś pojechać na wakacje? Chciałabym jechać do Francji, zwiedzić Paryż, zobaczyć wieżę Eiffla. To też jest moje marzenie. Może powinniśmy wybrać się razem? Oczywiście. Posiedzieć wieczorem nad sekwaną. Coś pięknego. I to tradycyjne, regionalne jedzenie. Dokładnie. Zawsze chciałam spróbować. To może początkiem lipca? Mi jak najbardziej pasuje. Jesteś wtedy dostępna? Tak. Cudownie. A ty gdzie chciałbyś spędzić wakacje? Chciałbym pojechać do Zakopanego. Co byś tam robił? Zwiedzałbym różne zabytki i bardzo chciałbym się przejechać kolejką na Kasprowy Wier. A nie chciałbyś sobie zrobić zdjęcia z misiem? Nie. Boję się misi. Czy chciała pani na wakacje? Chciałabym pojechać Loret de Mar, Hiszpania. Co chciałam ciekawego zobaczyć? Różne zabytki, plaże, są sklepy, butiki. A ty? Ja bym chciała do Paryża. Co byś tam chciała zwiedzić? Bliska wieża Eiffla, jakieś butiki, sklepy. Tak. Gdzie byś chciał pojechać na wakacje? Do Krakowa. A dlaczego? Dlatego, że to jest stare miasto z wieloma zabytkami. Co byś tam robił? Zwiedzał zabytki. Hej Karolina, gdzie wybierasz się na wakacje? Wiesz co, jeszcze nie wiem. Myślałam nad jakąś wycieczką taką zorganizowaną z przewodnikiem. Ogólnie znalazłam ostatnią ofertę wyjazdu do Londynu. Tak? Można zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Cały Londyn można zwiedzić. Hmm? Big Ben. Pójdziemy też na London Eye i będziemy widzieć cały Londyn, ogólnie całą areę Londynu. I można zwiedzić też Pałac Buckingham. I ogólnie będą zajęcia z Nighty Speakerem. Koszt też nie jest drogi, więc około 1000 zł, więc możesz się wybrać ze mną, jeżeli chcesz. Możemy jechać, tylko znajdziemy jakieś odpowiednie bilety i myślę, że to super pomysł. Bierzemy jeszcze kogoś? Może Viola pojedzie z nami. Dobra, piątka. Ja bym się też wybrał. Dobrze, zapraszamy. Cześć Justyna. Cześć Monia. Powiedz mi, jakie masz plany na wakacje? Nie mam tak jakby określonych planów. Nazwałabym to raczej marzeniem. Chciałabym pojechać do Japonii. O, ciekawa. A powiedz mi, dlaczego akurat Japonia? Ponieważ ich kultura jest bardzo ciekawa, a poza tym interesuje się anime i mangą, które wywodzą się właśnie z Japonii. Poza tym chciałabym obalić albo podtrzymać mity na temat tego kraju, które słyszałam przez... bardzo dużo ich słyszałam. I chyba najważniejsze, po co tam jadę, to jedzenie. Ich kultura jest bardzo bogata w różne przepisy, dania
i chciałabym tego spróbować, czy naprawdę są tak dobre, jak mówią inni. Aha. A ty, Mania, gdzie chciałabyś? Gdzie się wybierzesz? Powiem ci, że kierunkiem mojej wakacyjnej podróży jest również azjatycki kraj, mianowicie Korea Południowa, ponieważ od kilku lat interesuję się muzyką i kulturą i po tylu latach chciałabym w końcu zobaczyć na własne oczy to, o czym tyle czytam i słucham tego i po prostu chciałabym tego doświadczyć, poznać tamtych ludzi. Ciekawi mnie to bardzo. Bardzo. Skoro ty jedziesz, twoim marzeniem jest wiedza Japonii, to mam nadzieję, że się to spełni. Dziękuję, życzę ci tego samego. Pa. A znasz jakieś słowo po japońsku albo koreańsku? Owszem. Mania zna dużo po koreańsku. Dzień dobry, czyli annyeong haseyo. Tak. A po japońsku? Dzień dobry. Dzień dobry. A po japońsku kocham cię jest aishiteru. Tak. 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 Jeszcze może coś? Jeszcze coś znasz. Dziękuję. To po koreańsku czy? Jak jest po japońsku? Po koreańsku jest kamsahamnida. Także to trochę trudno by tu wymówić, ale no, to się. No to super, nie zgubisz się w Korei. Tylko nie pomyl południowej z północy. Już by nie wróciła chyba z północy. Słuchajcie, wy jesteście najlepsze. 3, 4. I Karolina, ty wybierasz. A wiesz, jeszcze nie wiem. Myślałam nad Londynem. A ty? Może wybrać się za mną. A gdzie jest dziewczynki Londyn? Proszę? Gdzie jest Londyn? Anglii. A nie w Wielkiej Brytanii? Nie, tam nas nie nagrywa. Ale co radę, ja wiem. Do Londynu jedziemy, gdyż chcemy poznać kulturę Londynu, prawda? Znalazłyśmy dużo. A słuchajcie, czym się różni Anglia od Wielkiej Brytanii? To mnie zawsze ciekawiło. Kulturą, proszę pana, i Brytanii. Ale kultura zawsze. Oraz językiem, nie? Ale kultura zawsze jest inna. A czy królowa jest królową Anglii czy Wielkiej Brytanii? Jedno państwo, którym władza nie jest jedno państwo, którym nie władza są Elżbieta Wielka. A kto jest teraz tym królem tej Wielkiej Brytanii? A ty no to na jaja. Królem Jerzy. Kto? Jerzy. Jerzy. Jerzy.